Plansza. Napis kurs dla animatorek i animatorów miejsc aktywności mieszkańców. Po prawej stronie planszy rysunek kobiety z zielonymi włosami, w okrągłych okularach i turkusowym swetrze. Przed nią żółty laptop. W lewym dolnym rogu logotyp Biura Inicjatyw Społecznych. Przy białym blacie siedzi kobieta w żółtej bluzce. Ma brązowe włosy do ramion. Nosi prostokątne okulary korekcyjne z czarnymi oprawkami. W uszach wiszące kolczyki. Za nią w tle biały regał z książkami i roślinami. Cześć, tu Joanna Czarnik z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. Witam Cię w kursie dla animatorek i animatorów miejsc aktywności mieszkańców. Kurs jest częścią zestawu materiałów, które przygotowaliśmy dla osób zainteresowanych prowadzeniem miejsc aktywności mieszkańców, czyli tak zwanych mamów. Nasze publikacje pozwolą Ci dowiedzieć się, czym są mamy, jak działają oraz jak stworzyć je w swojej społeczności. W samym kursie skupiamy się na roli i pracy animatora i animatorki. Opowiemy Ci o tym, jak przebiega proces pracy animacyjnej, o narzędziach, z których warto w niej korzystać oraz podpowiemy, jak przygotować się do pełnienia tej roli. Podzielimy się także naszymi doświadczeniami z wspierania i prowadzenia mamów. Kurs złożony jest z 9 modułów, każdy z nich z kilku krótkich lekcji. Układ kolejności treści, który zaproponowaliśmy, nie jest przypadkowy. Kolejne tematy prowadzą od podstawowych założeń do coraz większych szczegółów i praktycznych rozwiązań, które możesz wykorzystać w swojej pracy animacyjnej. Dlatego zachęcamy Cię do pracy z kursem zgodnie z jego kolejnością. Oczywiście do każdego z modułów i lekcji możesz wrócić w dowolnym momencie. Dodatkowo na koniec każdej lekcji zapraszamy Cię do wykonania krótkiego zadania, które pozwoli Ci od razu zastosować w praktyce nową wiedzę. W wielu lekcjach znajdziesz też materiały pomocnicze w postaci kart pracy, przykładów materiałów do wykorzystania w mamie, tytułów publikacji pogłębiających dany temat czy linków do ciekawych źródeł. W trakcie kursu będziesz też mieć okazję spotkać się z członkiniami zespołu naszej fundacji. Poznasz mam z perspektywy specjalistek, z którymi od 2018 roku wspólnie pracujemy nad rozwojem metody miejsc aktywności mieszkańców i wspieramy w ich tworzeniu społeczności z Małopolski. Plansza, napis partnerzy, logotypy, miasto Nowy Sącz, Centrum Komunitnego Organizowania, gmina Chrzanów. W przygodzie tej towarzyszyli nam nasi partnerzy samorządowi i zagraniczni, a wszystko to, jak i ten kurs, możliwe było dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Plansza. Logotypy. Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Napis. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszam Cię zatem do obejrzenia kursu i życzę powodzenia w poznawaniu tajników pracy animatora i animatorki miejsc aktywności mieszkańców.